Dzień dobry, panie przewodniczący. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Panie przewodniczący, gdzie się podziała mniejszość niemiecka? Jesteśmy, nie było nas widać w czasie kampanii. Wydaje mi się, że właśnie bardzo profesjonalnie i dobrze, pozytywnie skonstruowana kampania. Było was widać w czasie kampanii, za to nie było was przy urnach. No tak, ale myślę, że ten spadek dotyczy jednak całej społeczności województwa polskiego. To przecież zanotowano mniejsze, mniej ludzi poszło tym razem do urn i to się też tak odbiło na nas. No dobrze, to ja może jednak przypomnę kilka liczb. W 1991 roku na kandydatów mniejszości niemieckiej do Sejmu oddano 132 tysiące głosów. Teraz w niedzielę 28 tysięcy. No czyli w ciągu 20 lat straciliście 80% elektoratu. No tak, no tak, ale z tymi rekordowo wielkimi liczbami, patrząc na to chociażby, bo pan mówił o pierwszych i ostatnich. No, najbardziej widać wtedy, najbardziej widoczny ten spadek. Oczywiście, ale można popatrzeć też chociażby na 2001, 2005, gdzie tam średnio na rok, jakby to przeliczyć, traciliśmy po 2000 głosów, teraz tracimy 1000 głosów rocznie. To jest, ale ja mówię, cały czas podkreślam, jest to też wynik mniejszej frekwencji ogólnej. Sprawdziliśmy, bo już od poniedziałku rozpoczęliśmy podsumowanie kampanii. Już dzisiaj trzeci dzień będziemy podsumowywać. Zobaczyłem, że jeżeli chodzi o spadek procentowy, to mniejszość jest na pierwszym miejscu, w sensie pozytywnym. Czyli najmniej straciliśmy bodajże 13 czy 15%. Pocieszacie się. No. Pocieszamy się, no każdy się pociesza, bo proszę zobaczyć, każde z ugrupowań, ponieważ weszło nowe, tak, jest Palikot, komuś musiał zabrać. Zabierał każdemu po trochę, prawdopodobnie. Za nami jest zaraz Platforma, najwięcej chyba straciło SLD, 40%, jak pamiętam. Także no tak się stało. Natomiast jakby popatrzeć na to, ile z tego tortu tegorocznego wzięliśmy, to praktycznie bez zmian w stosunku do roku 2007, bez zmian, czyli zostało konstant. Jednak parę tysięcy głosów mniej, przyznam. No właśnie, no może to jest sygnał, że mniejszość niemiecka powinna sobie dać spokój z wielką polityką. Jesteście w samorządach, może wystarczy. Może wystarczy, myślę, że to będzie też przedmiotem jakichś rozmów, ale po co nam Sejm? My jesteśmy, proszę sobie wyobrazić, reprezentantem nie tylko mniejszości niemieckiej w Sejmie, mniejszości niemieckiej województwa opolskiego, ale wszystkich mniejszości niemieckich w kraju. Każdy, czy tam w Elblągu, czy w Szczecinie, jak ma jakiś problem taki ala parlamentarny, to się zwraca do posła Gali, ba, nie tylko on, bo zresztą dobrze wiemy, że w województwie opolskim pan Gala reprezentuje również Romów bardzo chętnie i współdziałamy z mniejszością ukraińską, białoruską w kraju i tak dalej. Także myślę, że taki reprezentant jest potrzebny. On, gdybyśmy mogli być wybierani przez wszystkie mniejszości w kraju, kto wie, czy to by nie było dla nas lepsze. No tak, ale może trzeba zmienić taktykę. Może tak, jak robią inne mniejszości, trzeba oddelegować swoich kandydatów na listy jakiejś wybranej partii. No choćby Platformy Obywatelskiej, podobno elektorat mniejszości popiera Platformy. Mielibyście swojego posła, tyle że w partyjnych barwach. Już to robimy. Już są. Na przykład w województwie ościennym, w województwie śląskim tak jest. Natomiast no my póki co w województwie opolskim chcemy mieć tą swoją reprezentację i będziemy jeszcze próbować odbudowywać elektorat. Wiemy, każdy to wie, że największy transfer naszego elektoratu jest w kierunku Platformy Obywatelskiej. No, zobaczymy. Za niedługo wszystko się pokończy, przynajmniej troszeczkę się pokończy, jeżeli chodzi o środki europejskie. Wtedy będzie trzeba gospodarować na własnym, za własne i zobaczymy, jak wtedy się będzie rządziło. Takie parlamentarne ambicje kosztują. Wzięliście spory kredyt, jeśli dobrze pamiętam, 200 tysięcy złotych. To nie taki spory, bo proszę popatrzeć, ile milionów kosztowały wszystkie kampanie innych ugrupowań. Łącznie bodajże 86 milionów. Takie grubsze wyliczenie w kraju i za to płaci podatnik. Natomiast my wzięliśmy kredyt i to na własny rozrachunek, czyli ja na przykład wziąłem 20 tysięcy kredytu, poręczyłem go, moja żona poręczyła i jeżeli będzie częściowy zwrot, to rzecz jasna ten zwrot zostanie pokryty, reszta idzie już na nasze konto. No właśnie, o to chciałem zapytać. Kto spłaca ten kredyt? To spłacacie wy jako kandydaci z własnych pieniędzy, czy Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców ze składek? Żeby tu była jasność, jeżeli dostaliśmy jednego posła, to za posłem per capita idzie pewna suma pieniędzy. To, czego nie starczy, będzie trzeba dołożyć i dokładamy właśnie
z tego, co poręczyliśmy, czyli my własnym majątkiem, nie kto inny. Nie może mniejszość niemiecka, broń Boże, pieniądze niemieckie, rządu niemieckiego i tak dalej. Nie, to jest sprawa odłączona od towarzystwa. My przecież założyliśmy komitet i nawet nie możemy złotówki przelać z towarzystwa na komitet. Właśnie, ja się dopytuję o te kwestie finansowe, dlatego że w poprzednich kampaniach pojawiały się takie głosy ludzi wam nieżyczliwych, zresztą także waszych byłych działaczy, tak, że to finansowanie jest takie troszeczkę dziwne, bo generalnie mniejszość jest wspierana przez niemieckie pieniądze. Tutaj one przez Fundację Rozwoju Śląska trafiają na różne zadania, no i pojawiało się takie podejrzenie, że też być może te wydatki kampanijne są też finansowane z tych pieniędzy. Nie, nie, nie. Nawet było odwrotnie. Proszę sobie wyobrazić, dwie kadencje temu, kiedy jeszcze mieliśmy drugiego posła, wtedy mieliśmy lekką nadwyżkę ponad wydatki. W związku z tym tą nadwyżkę przelaliśmy na Towarzystwo Dobroczynne Niemców, bo tylko na takie cele można przelewać. I wtedy tak było, teraz niestety tak nie będzie. Dobrze, no wróćmy do kwestii przyszłości mniejszości niemieckiej w Polsce. Pamiętam, że przed spisem powszechnym w 2002 roku mówiło się, że Niemców w Polsce jest co najmniej 500 000. Potem się okazało, że niemiecką tożsamość zadeklarowało 156 tysięcy osób, czyli sporo mniej. Teraz mamy kolejny spis, zakończył się, za parę tygodni poznamy wyniki. Właśnie. I jakie one będą? Niemców przybędzie czy ubędzie, pana zdaniem? Nie, nie przybędzie na pewno. Zakamuflowana opcja niemiecka, czyli tezy wygłaszane przez pana prezesa Kaczyńskiego i jemu podobnych, poza tym zbyt długo byliśmy za żelazną kurtyną, to się na nas odbiło. Ludzie starsi jeszcze deklarowali, natomiast młodzi już mają coraz więcej wątpliwości. I myślę, że to się w jakiś sposób odbije. Tożsamość będziemy cały czas próbowali odbudowywać, ale to na pewno, ponieważ lata trwało stłamszenie tej tożsamości i być może lata będzie trwała próba odbudowania, ale mam świadomość, że nie odbudujemy całego elektoratu. Przegrywacie walkę o rząd dusz z Ruchem Autonomii Śląska? W jaki sposób też pokazują też wybory, chociażby do Senatu, okręg 53. Z Józefem Kotysiem rywalizował Marek Czaja. Tak, gdzie parę tysięcy jednak zdobył. Mam taką świadomość, że bycie Ślązakiem jest łatwiej niż takim, w cudzysłowie powiem, śląskim Ślązakiem, niż bycie niemieckim Ślązakiem. A dlaczegoż to? No bo trzeba się też posługiwać chociażby językiem, tak? Bądź też uważają ludzie, że skoro ja nie znam tego języka, a znały tylko moje babki i mój dziadek, moi rodzice również nie, no to ja już chyba nie jestem Niemcem, bo urodziłem się w Polsce. Tej edukacji, tej świadomości, to jest proces złożony. Przecież w podręcznikach nie ma słowa o tym, że mniejszości istnieją i na jakiej zasadzie działają mniejszości. Jeżeli my tak właśnie, jako również jako państwo, nie będziemy troszczyli się o to, żeby zachować mniejszości narodowe, bo to nie tyczy tylko mniejszości niemieckiej, no to te mniejszości poginą, przynajmniej w znacznym stopniu skurczą się za kilkadziesiąt lat. No, naukowcy mówią, że w takich regionach jak nasz tożsamość narodowa jest dość chwiejna. Dopuszcza pan taką możliwość, że część osób, które kiedyś wybrały opcję niemiecką, wybrały ją chwilowo? No bo odreagowywały komunizm, bo liczyły na niemiecki paszport. I teraz w Zjednoczonej Europie jakby to przestaje być im potrzebne. Zjednoczona Europa mówi, że ma być to Europa regionów jednak, i czyli tożsamość regionalna się będzie liczyła, i ja uważam, że Europa robi trochę za mało, za tym hasłem niewiele idzie. Chociażby ja nie sięgam po żadne środki europejskie, bo nie ma praktycznie dla nas, przepraszam. I myślę, że tutaj Europa powinna trochę więcej pomóc, żeby coś, jakieś czyny za tym poszły. Faktem jest, że wszystkie przygraniczne regiony mają taką troszkę chwiejną tożsamość, ale bycie chwiejnym, no, jest pewnym też takim pewnym wyznacznikiem dla naszego kraju, ponieważ jak widzimy, i elektorat jest bardzo chwiejny, jeszcze nie jesteśmy ustabilizowani. Myślę, że trochę za mało tej demokracji. Także w wyborach politycznych. Tak, oczywiście. 20 lat wolności to troszkę mało. To cóż, poczekajmy na wyniki spisu powszechnego, a ja przypominam, że rozmowę w cztery oczy można odsłuchać i obejrzeć na naszej stronie internetowej www.radio.opole.pl. Naszym gościem był dzisiaj lider mniejszości niemieckiej Norbert Rasch. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję, pozdrawiam państwa. Do widzenia.